Hej wszystkim, tu Magda. Zapraszam Was dzisiaj na wielkie denko z kosmetykami do włosów. Chciałam zrobić denko włosowe razem z denkiem produktów pielęgnacyjnych i makijażowych, ale myślę, że tutaj byśmy musieli poświęcić co najmniej godzinę na to wszystko, więc zdecydowałam się tylko na kosmetyki włosowe i mam zapełnioną prawie całą tą siatę kosmetykami do włosów i po prostu będę losować tutaj produkty i będę co nieco Wam o nich mówić. Myślę, że filmy z denkiem są świetne, żeby opowiedzieć o wszystkich produktach do włosów, które mam, bo dosłownie wszystko wrzucałam do tej torby, także no nie ma co przedłużać, bo trochę tego jest. Myślę, że też będą takie produkty, które już się powtarzały nieraz na kanale, ale są też takie, o których w ogóle nie mówiłam, także dobra, zaczynamy. No i pierwszy produkt, o którym powiem, to będzie maska kawiar od Carlosa. Ja już chyba o niej mówiłam w bublach włosowych, ponieważ tak naprawdę ja tą maskę wykończyłam do golenia nóg. No generalnie no, do włosów się nie sprawdziła niestety. No i w ogóle ta maska tak mega bogato brzmi i brzujsko, no bo to jest wyciąg z kawioru, wiecie. No ale co, są też te konserwanty uczulające, są silikony, jak na maski z Carlosa przystało. No i niestety ja nie widziałam, żeby robiła cokolwiek dobrego na moich włosach, więc no nie dała się do niczego innego jak do tego, aby po prostu ułatwić sobie golenie nóg. Niestety. Kolejne dwa produkty to będą odżywki marki Petal Fresh i tu mam jedną z tej serii Pure, druga to jest Organics, to jest akurat brązowa buteleczka. Obydwa zapachy były bardzo podobne, bo pachniały tak miętowo, odświeżająco, czyli tak jak ja bardzo, bardzo lubię, uwielbiałam używać te produkty. No i cóż, używałam je przede wszystkim do mycia włosów, były świetne, sprawdzały się świetnie w tym przypadku. Obydwa te produkty znajdziecie w Rossmanie, jeśli chodzi o tą odżywkę. To już chyba teraz nie jest Hair Rescue, tylko jakoś inaczej się nazywa, ale no, opakowanie jest takie samo brązowe, więc jak najbardziej spoko. I tak samo inne odżywki z tej serii też są spoko. No ja jak najbardziej jestem za tymi takimi odświeżającymi, czyli gdzie jest mięta pieprzowa, jakiś tam rozmaryn, drzewo herbaciane, bardzo lubię takie zapachy, więc no te dwie odżywki jak najbardziej przypadły mi do gustu. Kolejny produkt to szampon łagodny, brzoskwinia i kolendra i to jest do suchej i wrażliwej skóry głowy w piance. No i ja już o tym szamponie powiedziałam bardzo dużo w filmie o kosmetykach marki Anwen, do którego was tutaj odsyłam. Mi się po prostu ten szampon skończył szybciej niż powinien, bo niestety, ale wzięłam go do Łodzi na Sea Bloggers i po prostu coś tutaj się poluzowało, łatwo odkręcić tą butelkę i niestety no, większa połowa mi się po prostu wylała i miałam potop w łazience. W hotelu, gdzie się zatrzymałyśmy z dziewczynami, z Mazgolcią i z Pudi. Także co, no szampon jest świetny, tylko no po prostu no szkoda, że tak szybko mi się skończył, ale no niestety nie zauważyłam, że mi się wylewa. Ale jak najbardziej z całego serca polecam ten szampon. Powiem Wam, że tak zastanawiałam się, czy mówić o tej odżywce coś, ponieważ na pewno się pojawi w innym filmie, ale powiem Wam tyle, że ta odżywka O Herbal i to jest ta wersja do włosów suchych i zniszczonych z ekstraktem z lnu jest po prostu świetna. Ja ją używałam głównie przy myciu z szamponem z SLS, ponieważ ta odżywka ma proteiny i po prostu działała na moich włosach wyśmienicie. Myłam nią włosy, naprawdę jest super. I ją też znajdziecie w Rossmanie. No ja teraz ciągle denkuję moje kosmetyki do włosów, żeby po prostu mieć ich mało i używać, zużywać na bieżąco. No i ta odżywka bardzo długo czekała na moje użycie. Na moich włosach i po prostu doczekała się i pokochałam ją, także naprawdę jest super i polecam. Kolejna odżywka do mycia, która mi się skończyła, to będzie Garnier Ultimate Blends Delicate Oat. Ja o tej odżywce już mówiłam w jakimś odcinku, chyba w pierwszym, Curly Faves, czyli moich ulubieńców włosowych. No ja tą odżywkę uwielbiam. Niestety ona jest dostępna w UK, jest też chyba w Niemczech, tu po prostu ma inną szatę graficzną, bardzo podobną, ale troszkę inaczej się nazywa ta seria. No i cóż, no mi się tą odżywką świetnie myje włosy. Włosy są miękkie, odżywione, bardzo dobrze myje moje włosy, także tak, jak najbardziej ją nadal polecam.
I kolejny szampon to będzie barwa ziołowa, czarna rzepa. To opakowanie jest tak już strane, bo miałam bardzo, bardzo, bardzo długo ten szampon. To jest oczywiście szampon ze Solesem. Bardzo dobrze mył moje włosy i oczyszczał. Ja polecam wszystkie szampony barwy właśnie do oczyszczania. Jeśli szukacie szamponu ze Solesem, no to marka barwa jest jak najbardziej spoko. Ja ten szampon chyba kupiłam w Auchan lub Tesco. Też znajduje się na pewno w takich drogeriach miastowych. Także szukajcie, na pewno znajdziecie. Też myślę, że znajdziecie te szampony w jakichś tam sklepach online. Mała wersja Carlos Banana. Ja już kiedyś miałam litrową wersję bananka, pisałam o nim na blogu. Kupiłam sobie mniejsze opakowanie, dlatego że ja tą maskę bardzo, bardzo lubię, tą wersję bananową. I ja w sumie zapomniałam troszkę o tym opakowaniu. Śmierdzi. Troszkę czuć banan, ale to jest taki chemiczny zapach, mniejsza. Ja po prostu lubię sobie kupić takie małe opakowanie Carlosa i sobie na przykład wlać do niego olej i wymieszać. Ja w tej wersji miałam olej Anwen bodajże z pestek czarnego bzu. Też miałam jakąś wersję maski Carlosa i sobie wlałam na przykład srebrzyk, gdy miałam blond. Także no, takie małe opakowania są fajne, żeby po prostu sobie je stuningować, te Carlosy. Bo tak jednak jak macie litrowego Carlosa, no to wtedy chyba lepiej sobie już przełożyć do mniejszego opakowania Carlosa i zmieszać. No a tu można po prostu całą tą maskę sobie stuningować, także to jest spoko. Okej, kolejny Carlos, chyba już ostatni, i to będzie Carlos Mango. Bardzo, bardzo, bardzo go polubiłam. Już nie zdążyłam o nim napisać na blogu, bo przeszłam na kanał. I co? I to jest emolientowy produkt oczywiście. Ma silikony, ale sprawdzał mi się naprawdę bardzo dobrze. Właściwie tu jest też glikol propylenowy, więc to jest humektan, więc... Ale głównie tutaj przeważają emolienty. No i co? Ja tą maskę też tuningowałam, ale po prostu sobie przelewałam do osobnego mniejszego pojemniczka. Właśnie chyba do Mango dodawałam srebrzyk. I naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdzała ta maska. Wiecie, Carlosy są różne. Tak jak kawiar mi się nie sprawdził, tak Mango jak najbardziej. I nawet fajnie mi się sprawdzał solo. Bez żadnych dodatków w postaci oleju, czy tam jakiegoś tuningowania. Także tak, to jak najbardziej na plus. Kolejny produkt to babuszka Agafia, balsam odżywczy cedrowy propolis. I ten balsam ma tu jakieś proteiny w składzie, ale ma też dużo olei, dużo emolientów. Nie widzę gliceryny. I ja ten balsam używałam do mycia włosów. I sprawdzał się genialnie. Moje włosy były mięciutkie, bardzo, bardzo go lubiłam. Mam też inną wersję tego balsamu i on ma już gorszy skład. Tutaj chyba jest jakiś silikon, lub nie wiem, jest PEG-12 Dimeticon, ale w tej drugiej wersji było więcej silikonów i one były jakby no, wyżej w składzie, więc tamta wersja jest taka sobie, ale ten balsam naprawdę bardzo szybko zużyłam, dobrze mi się sprawdzał, myślę, że znajdziecie go online. Nie jestem pewna, czy przypadkiem składy tych balsamów się nie zmieniły, więc jak wiecie, to dajcie mi znać na dole. Ale tak, ja ten balsam bardzo lubiłam i bardzo, bardzo polecam. Matko, słuchajcie, ile mam tutaj tych szamponów, ale to już chyba ostatni, chociaż nie wiem. Kolejny szampon to będzie łagodny i to będzie cedrowy z planety Organiki. Nie wiem, czy wiecie, ale ja uwielbiam balsam cedar i po prostu go chyba już nigdzie nie ma, nie wiem, nie mogę go znaleźć, ale uwielbiam go, mam o nim wpis na blogu. No a tak jak powiedziałam, ten szampon jest łagodny, bardzo, bardzo dobrze mi się sprawdzał, już jakiś czas temu mi się skończył, też miałam go dłuższy czas, fajnie się pienił, nie ma mocnych detergentów, dobrze mył mi moją skórę głowy, nie mam co narzekać. Wiem też, że kilka osób widziało, że używałam ten szampon i go również kupiło i też było zadowolonych, także jak najbardziej na plus. Wiecie, w sumie jeśli chodzi o opinię szamponów, no bo po prostu no ja nic innego nie oczekuję od szamponów, jak to, żeby myły i dobrze oczyszczały, więc co tu więcej mówić na ich temat. Ale kolejne dwie maski to będzie Vita Cosmetic Organic Oil i tu mam takie dwie wersje. I tutaj są tak naprawdę, w tych opakowaniach papierowych są 3 saszetki po 30 ml i one są fajne w ogóle do podróży, w podróż, żeby je zabrać. I ja mam tutaj dwie wersje, jest maska do wszystkich rodzajów włosów, szybka regeneracja, organiczne oleje makadamia, awokado, olej z pestek grejpfruta, ekstrakt z bambusa. Mam też wersję maski dla wszystkich typów włosów, nawilżenie i wzrost.
masło shea i olej z rozmarynu. No i to jest emolientowa maska, ta jest humektantowo-emolientowa i powiem Wam, że ja mam takie ambiwalentny stosunek do oleju makadamia. A tutaj mimo tego, że była makadamia, to ta maska była dla mnie w porządku. Ta również, ona ma aloes, więc no nie mogłam używać jej co mycie, ale jak już ją używałam, też była w porządku, masło shea było ok, olej z rozmarynu absolutnie mi nie wysuszył włosów, także no te maski oceniam jako bardzo spoko. Nie dałabym ich do Curly Faves, bo jakby nie zrobiły na mnie aż takiego mega wielkiego wrażenia, ale jeśli kiedyś Wam wpadną w ręce te dwie wersje, to jak najbardziej ok. Moja ulubiona wersja tych masek to jest ta z cedrowym olejem, i mam o nim też pis na bloku o tych maskach i po prostu są the best. No te jakby nie są na równi, ale były w porządku. Ok, powróćmy znowu do marki Anwen. Ja mam tutaj zużyte trzy odżywki i tu są dwie pojemności emolientowego irysa i emolientowa róża. I ja już Wam mówiłam w sumie o tych odżywkach w filmie o kosmetykach marki Anwen, ale emolientowy irys jest dla mnie ok do mycia, jako odżywka do przytrzymania nie robi aż takiego szału, za to emolientowa róża sprawdza się genialnie i do mycia, i do pozostawienia pod czepki ręcznik i na kilka minut, jest naprawdę spoko. No tutaj jednak widać tą różnicę, bo irys jest do średniej porowatości, róża do wysokiej porowatości, no i ja zdecydowanie tą do wysokiej porowatości różę o wiele bardziej lubię. No i tu polecam Wam ucinać te opakowania, te tuby, bo jak je przecięłam, no to jeszcze miałam co najmniej te odżywki na dwa użycia, więc no absolutnie nie wyrzucajcie tych odżywek bez przecięcia, bo zmarnujecie naprawdę sporo produktu. Maska Anwen do włosów wysokoporowatych. Well, ja myślę, że ja już o niej powiedziałam wszystko, no ile można o niej gadać. Uwielbiam ją, uwielbiam i cóż mam jeszcze tutaj powiedzieć. Ona jest humektantowo-emolientowa, ma silikon, więc nie jest zgodna z CG. Ja uwielbiam w niej to, jak bardzo odżywa moje włosy, jak duża jest objętość. To jest pierwszy produkt marki Anwen, jaki użyłam tuż po premierze i kocham, kocham, kocham i myślę, że ta miłość będzie już na zawsze. Właściwie jak tak patrzę, to większość produktów, które tutaj mam, no to faktycznie już o nich mówiłam na kanale i nie wiem, czy mam się powtarzać, czy nie. Staram się powtarzać, ale dajcie mi znać, czy mam się jakoś bardziej rozwijać, bo nie wiem w zasadzie. No o cenach nie będę mówić, bo można sobie w ogóle wyszukać, zresztą podam Wam nazwy produktów, o których powiedziałam. Ale no dajcie mi znać, co myślicie. Dobra, już nie przedłużając. Kolejny produkt to jest, och, mój kochany, kolejny ulubieniec i to jest maska Phytophilos. Maskera Illuminante, nie znam włoskiego, przepraszam, ale to jest ta Amla i Zizipus. I ta maska jest emolientowa, kocham ją, kocham, naprawdę musicie ją użyć. Tak jak nie każę Wam używać produktów moich ulubieńców, tak tą maskę naprawdę polecam. Ona jest bodajże tylko w sklepie napięknewłosy.pl i uwielbiam ją, uwielbiam. I ja używałam ją w tym filmie o tym, jak myję i stylizuję kręcone włosy. Użyłam ją dwa razy pod rząd, ponieważ pierwszy film wyszedł nieostry i była masakra. No a ta maska jakby sprawdzała się za każdym razem. Uwielbiam ją. No i kolejne denko nadeszło przy kremie z Boots'a Carl Cream. To jest taki mój kochany ulubieniec do reanimacji. On w ogóle jest cały różowy, ale z racji tego, że kremu już nie ma, to jest opakowanie przezroczyste. No i cóż, ja uwielbiam ten krem właśnie do reanimacji i w sumie do tego go polecam. Do stylizacji też jest ok, ale nie jest to taki pierwszorzędny produkt, po jaki sięgam, jeśli chcę wystylizować włosy, bo jakby trzymam go właśnie tylko do reanimacji, bo przy tym sprawdza się the best. Nie mam takiego drugiego produktu, który bym mogła postawić na równi do tego, jeśli chodzi o produkt do reanimacji włosów. Kolejny produkt to moja ulubiona maska Cafe Mimi, ona jest emolientowa, ma silikon, więc nie jest zgoda z CG, ale ma mnóstwo emolientów, olej i ja ją po prostu uwielbiam. Ta saszetka ma 250 ml, a maska była bardzo wydajna. Zresztą była w moim filmie Curly Faves, tak na pewno była. Ja, no cóż, dla mnie jest to
idealna maska emolientowa, bardzo dobrze mi się sprawdzała. Czułam, że moje włosy były dociążone, ta maska robiła to, co powinna robić maska emolientowa. Bardzo ładnie zamykała moje całe mycie. Czułam, że te moje włosy są pięknie dociążone i tak, tak. Jak nie wiedziałam, czego użyć, to zawsze używałam właśnie Cafe Mini. Tylko pamiętajcie, że ona ma ten silikon, ale absolutnie nie miałam takiego poczucia, żeby obciążała mi włosy. Kolejna odżywka do mycia to ta odżywka do spłukiwania marki Hegron. Ja wam powiem, że te kilka lat temu, 7 lat temu, to była taka jedna z tych odżywek bardzo znanych w blogosferze i generalnie znana do mycia metodą OMO, kiedy jeszcze na rynku było bardzo mało produktów. Ta marka Hegron jest naprawdę bardzo stara, ale jara. I jest bardzo w porządku do mycia. Ja sobie ją tak właśnie kupiłam, czy dostałam od agisnapięknewosy.pl właśnie, żeby sobie przypomnieć jej działanie. I działanie jest bardzo spoko, tylko trzeba pamiętać, że jest to produkt emolientowo-humektantowy i czuć te humektanty. Ja bym nie używała jej co mycie, ale jest w porządku i ona kosztuje około 10 zł lub poniżej, także no, ona jest dość płynna, więc z wydajnością jest różnie. Ale tak, tak, jest naprawdę spoko. I to jest pół litra pojemności. Kolejny produkt to wcierka wzmacniająca do skóry głowy szafran i cynamon Sattva by Agnieszka Niedziałek. I ja zdążyłam użyć tą jedną wcierkę, potem zaczęłam używać Kerabione 3 miesiące, ale teraz jak zużyję to wszystko, co tam mi zostało, te ampułki, to chciałabym wrócić właśnie do testowania wszystkich wcierek Agnieszki. Zresztą ona teraz zmieniła buteleczkę, bo jest atomizer i łatwiej jest aplikować tą wcierkę na skórę głowy i troszkę się chyba konsystencja zmieniła bodajże, ale tak, no ta wcierka była dla mnie bardzo przyjemna, widziałam, że te włosy mi urosły, tylko no jak mówię, przerwałam tą kurację, zrobiłam wtedy miesiąc przerwy i zaczęłam Kerabione stosować, żeby to nie było tak po kolei. Ale tak, no ta wcierka była jak najbardziej spoko, też zapach mi nie przeszkadzał. Na początku było go czuć, ale potem on się ulatniał. Naprawdę myślałam, że będzie większa tragedia, ale było w porządku. No więcej się nie mogę wypowiedzieć. Widziałam, że te włosy mi urosły, że jakieś tam baby hairki były. Ale no, na pewno wypowiem się za jakiś czas, jak zużyję po kolei wszystkie wcierki i na pewno nagram taki film, jaki miałam przykrabione, żebyście widzieli te efekty i wszystko będzie jak na tacy. Także tak, no ale jak najbardziej polecam, jest spoko. W ogóle teraz zmieniła się, to opakowanie się zmieniło i jest łatwiejsza aplikacja, bo tutaj jednak używałam strzykawki bezigłowej, żeby móc, żeby wygodniej mi się aplikowało tą wcierkę na skórę głowy. Kolejny produkt to olejek Authentic Nourishing Oil by Davines. Markę Davines pewnie kojarzycie, bo trąbię i mówię ciągle o olejku Oil, ale tu jest olejek i on jest, on składa się z 4 olejów. Teraz wiecie co, nie wiem czy tutaj znajdę. I słuchajcie, ten olej składa się z 4 olejów głównie. Jest to na pewno olej z krokosza barwierskiego. Olej rzeżowa, sezamowy bodajże. Wiecie co, nie chcę mówić, bo nie jestem pewna. Ale ten olej był bardzo fajny do olejowania, ale on ma też dużo olejków zapachowych i był mocno zapachowy, był taki no mocny, więc nie każdemu przypadnie on do gustu. No taki ostry cytrus, no mocny zapach, ale do olejowania był bardzo spoko, moje włosy były fajne po tym oleju, no cóż mogę o nim więcej powiedzieć. Nie był jakiś mega, mega szałowy, ale był w porządku. Jak najbardziej taki przyjemny do olejowania. No i cóż, no nie mam nic złego o nim do powiedzenia. Wiecie, tyłka też nie urwał, ale był w porządku. Myślę, że nie byłby taki tragiczny, nawet jeśli by nie było tych substancji zapachowych. Ale nie wiem, czy wtedy ta cena byłaby adekwata do tych 4 olej, które on zawiera. Także to już, tą opinię pozostawiam wam. Ale był ok. Kolejny olej, który niestety mi się skończył, to olej Anwen z pestek czarnego bzu. I on ma 30 ml, ale był dość wydajny i naprawdę uwielbiam go. Generalnie jeśli używacie oleje, to bardzo szybko widać po włosach, czy ten olej się wchłania, czy też nie. Potem po myciu widać, czy te włosy polubiły olej, czy też nie. A tutaj po prostu wielkie love, naprawdę olej jest świetny. Myślę, że cena jest adekwatna, ponieważ uważam, że
Te oleje są naprawdę bardzo dobrej jakości i zaraz Wam powiem dlaczego. Już Wam troszkę mówiłam o tym w filmie z kosmetykami Anwen, o mojej opinii o nich. Ale dobrze, może tu jakby przejdźmy do kolejnego oleju, bo no ten z pestek czarnego łzu jest ekstra prześwietny. A tu mam olej z nasion wiesiołka i to już nie jest marka Anwen, ale nie wiem czy pamiętacie. W filmie o kosmetykach marki Anwen mówiłam Wam, że oprócz mojego ulubionego oleju z pestek czarnego łzu, również pokochałam olej z wiesiołka. I najpierw użyłam ten olej. To jest jakaś marka Dary Natury, tak? I ten olej mi nie przypadł do gustu. Czułam jakby totalnie nic nie robił na moich włosach. Dlatego byłam sceptycznie tak nastawiona do oleju z wiesiołka marki Anwen. Ale ten olej z wiesiołka marki Anwen, już widziałam, że moje włosy go piły, że on był taki gęstszy, jakby ta jakość była lepsza, był bogatszy, nie wiem. Ale jakbym miała porównać ten olej lub ten od Anwen z wiesiołka, to naprawdę jest mega różnica i totalnie byście nie powiedzieli, że są to te same oleje. I w konsystencji, i w działaniu, także no to jest ciekawe. No tego oleju z Dary Natury nie polecam, no bo nie sprawdził mi się, ale jak najbardziej olej Anwen z wiesiołka był super. Dobra, kolejny produkt to... troszkę brudny, ale okej. Cantu Activator. Powiem Wam, że tutaj no już nie mam co się wypowiadać. Kocham go jako odżywkę bez spłukiwania. Jest po prostu świetną odżywką. Bardzo wydajny produkt, bardzo uniwersalny, emolientowy. Sprawdza się pod większość stylizatorów. Często też, jeśli na przykład nam się jakiś stylizator nie sprawdzi, no to bywa tak, że użyjemy pod niego właśnie aktywatora i nagle stylizator jest w porządku, no bo po prostu tą sytuację ratuje Cantu, który naprawdę pomaga w wielu sytuacjach i moim zdaniem jest to taki produkt, który warto mieć zawsze. Ja już mam kolejną buteleczkę, tą butelkę naprawdę długo maltretowałam, również też dwa razy go odlałam innym kręconowłosym, więc no jest wydajny. Myślę, że cena około 50 zł to jest naprawdę w porządku, jak na taki dobry produkt. Jeśli jeszcze go nie macie, no to naprawdę nie wiem dlaczego. Naprawdę, po prostu idźcie kupować go i próbujcie, no bo naprawdę jest tego warty. Kombinujcie z ilością, żeby, wiecie, tutaj ilość jakby w zależności od gęstości włosów, typu skrętu jest różna, także to miejcie na uwadze. Kolejna odżywka wyspłukiwania, Kiki Karlik Not Today. I ten produkt uwielbiam, on jest też bardzo uniwersalny, ma bardzo prosty, naturalny skład i jest super, super, super. Sprawdził mi się przy większości stylizatorów, podobnie jak Cantu. Ja go bardzo lubię, chciałabym sobie kupić ponownie butelkę tej odżywki, bo naprawdę jest mega w porządku. Ja zwłaszcza uwielbiałam Kiki Karlik Not Today z Bounce Curl z żelem Light Cream Gel i naprawdę ten duet to po prostu było coś cudownego. Tą odżywkę znajdziecie w sklepie na piękne włosy, we Włosomaniaku bodajże, także tak, polecam. A jeszcze co Wam powiem, to, że to był też taki produkt, że jak nie wiedziałam co mam nałożyć, no to nałożyłam tą odżywkę. A takie produkty są najlepsze. Kolejna odżywka wyspłukiwania to produkt marki Curls Leave-in Conditioner Blueberry Bliss. I ta odżywka jest super, bo ona nie ma gliceryny. Jeśli Wasze włosy nie lubią tego składnika, no to ta odżywka może się sprawdzić. Ona ma aloes w składzie, więc nie używałam jej za każdym razem. Ale ta odżywka super, super sprawdzała mi się z TG. Bo dalszej nazwy nie powiem, bo po prostu łamie język, ale tak, ten duet był świetny. I tą odżywkę też znajdziecie w napięknewłosy.pl, nie wiem czy we Włosomaniaku, chyba nie, ale w napięknewłosy.pl na pewno. I jest też spoko, także tak, lubię bardzo i polecam. Dobra. Kolejny produkt to Bounce Curl Light Cream Gel. Ja mam akurat dwa opakowania, bo
Drugi dostałam bodajże, był o takiej pojemności, potrzebowałam go do testu na żywo, który podlinkuję też. No i Balm Scroll uwielbiam, warto go mieć chociaż raz i wypróbować, jakąś próbkę wykombinować czy coś takiego. Ja właśnie z tym produktem uwielbiałam tą odżywkę, to po prostu było duo znakomite. Ten żel ma proteiny, więc trzeba uważać, ale to jaką objętość daje ten produkt, to jest coś po prostu niebywałego. I naprawdę, no nie jest też to najtańszy produkt, ale warto kombinować i na przykład wykombinować skądś jakąś próbeczkę czy coś, wiecie. Tak, to jest produkt godny uwagi i jak będę miała możliwość, to z chęcią kupię go ponownie. Kolejny produkt, którego tak naprawdę mam już dwie zużyte buteleczki, to jest... Czy ktoś jeszcze nie zna tej butelki, tego opakowania, tego stylizatora? Jest to Kemon Hermania High Density Curl. I to jest mój hicior, to jest mój must have. Ja po prostu, wiecie, albo mam Kemona na stanie, albo mam TG i tak po prostu sobie wymieniam. Niestety, ale Kemon podrożał i nie wiem dlaczego, ale kosztuje, był kiedyś za 30 parę złotych, teraz już jest za chyba 50 czy 60, więc to jest po prostu tragedia, ale uwielbiam go. On nie jest zgodny z metodą CG, ale to jest dla mnie nieważne. Ja go uwielbiam, sprawdza mi się świetnie z wieloma odżywkami bez spłukiwania, sprawdza mi się super solo. Ja go polecam z czystym sumieniem, jest świetny. No i nie mogło tu też zabraknąć mojego drugiego kochanka, jest to TG Catwalk właśnie. I ten produkt jest obciążający, to znaczy obciążający. Trzeba po prostu uważać z ilością, bo łatwo obciąża. Ale jeśli będziecie go dobrze używać, jeśli znajdziecie w nim swoją ulubioną ilość, to naprawdę możecie wydobyć z niego wszystko, co potrafi dobrego zrobić dla waszych włosów. Naprawdę. Warto dać mu szansę, dwie czy trzy, nawet jeśli pierwsza okaże się klapą. Bo naprawdę znam osoby, które wróciły do niego z podkulonym ogonem i sprawdził się. Bo miałam już kilka takich wiadomości, gdzie pytaliście się mnie. No, mówiliście, że macie ten TG, ale coś wam w nim nie gra, są beznadziejne loki, to ja zawsze mówiłam wam, abyście zmniejszyli ilość. I zadziałało, także tutaj naprawdę jeszcze raz się powtórzę, warto, uwielbiam go, jest to taki mój pierwszy hicior, który wynalazłam i o którym napisałam na blogu i zawsze już będę miała sentyment do tego produktu. W składzie jest alkohol denat. On może wysuszać, nie musi, ale może. Nie jest, jest pod koniec, gdzieś tam pod koniec składu na środku. No ja denatu nie czuję na moich włosach, ale są osoby, które czują, więc tu jest takie ryzyko. Mimo wszystko jest to mój naprawdę ogromny ulubieniec. Kolejny produkt to Diva Curl Set It Free. I to jest tak naprawdę spray, o którym zrobiłam test na żywo i podlinkuję go wam. On mi zrobił fajne loczki, ale musiałam bardzo dużo produktu zużyć, żeby w ogóle wszystkie moje włosy popryskać tym sprayem. Ale był w porządku, ja po prostu nie będę się na nim tutaj rozgadywać, po prostu odsyłam was do testu na żywo, gdzie sobie wszystko obejrzycie, całą moją opinię usłyszycie i po prostu odsyłam was do filmu. Kolejny produkt, o którym też mówiłam milion razy, który znalazł się w Curly Faves, to jest Davines Oil. Uwielbiam ten produkt, on kosztuje ponad stówkę, ale jest bardzo wydajny, to jest 120-135 ml, świetnie moje końcówki zabezpiecza, świetny jest do rozjaśnionych włosów i tutaj naprawdę polecam. Może odeślę was do filmu z ulubieńcami włosowymi, tam się bardziej rozgaduję, omawiam skład, także to tyle na jego temat. Kolejny produkt to serum Happy Ends od Anven i on tutaj ma 10 ml bodajże, chyba tak, i on ma konsystencję stałą i jak już mówiłam, denerwuje mnie tylko wtedy, gdy mam mokre, zimne dłonie i nie chce mi się rozpuścić w dłoniach. Ale na przykład jeśli nakładam go na sucho już po wysuszeniu dyfuzorem, to moje dłonie są całe gorące od dyfuzora i wtedy nie ma najmniejszego problemu. Ale nie pogardziłabym wersją ciekłą tego produktu. Jestem ciekawa, czy taka wersja w końcu powstanie, ale jeśli tak, to jestem za.
skład jest bardzo dobry tego serum, także polecam. No i na koniec saszetka aktywnego peelingu marki Marion. I tutaj naprawdę ten produkt był jak najbardziej ok. Fajnie ten peeling oczyścił moją skórę głowy. Tutaj w składzie mamy węgiel i pestki Morelli, także no świetne dwa surowce do złuszczenia na skórkę skóry głowy, także jestem jak najbardziej na tak. No i nie uwierzycie, ale to już jest wszystko. Także to już było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Produktów było multum. Mam tu jeszcze wielką siatę produktów makijażowych i pielęgnacyjnych, więc jeśli chcecie film z Denkiem właśnie tych produktów, to dajcie znać. Może po prostu nagram kolejny, następny filmik z Denkiem włosowym, to po prostu dodam te pielęgnacyjne. Włosowych po prostu produktów będzie mniej. I połączę kolejny filmik właśnie z tymi wszystkimi produktami. Ale okej, dajcie znać, czy ten filmik był dla was przydatny. Ja już kończę, bo po prostu serio w głowie mi się kręci. Zapraszam was na mojego Instagrama, na Facebooka, do odwiedzania mojego bloga. I to było na tyle. Trzymajcie się, buziolki, pa pa.